Agnieszka Mleczko, dzień dobry, zapraszam na informacje telewizji Dami. Skrócił się czas podróży z Radomia do Warszawy. Pociągi pasażerskie jadą z prędkością do 160 km na godzinę i trasę pokonują w niecałą godzinę. Wyższą prędkość i bezpieczeństwo przejazdu zapewnia wykonana modernizacja linii. Od 11 czerwca, od korekty rozkładu jazdy na zmodernizowanej linii kolejowej Warszawa-Okęcie Radom Główny, podniesiona została prędkość pociągów pasażerskich do 160 km na godzinę. Najszybszy pociąg PKP Intercity z Radomia do Warszawy Zachodniej przejeżdża dystans prawie 100 km w 54 minuty. To o 11 minut szybciej niż przed korektą. Co wydaje się już być takim satysfakcjonującym czasem podróży, konkurencyjnym w stosunku transportu drogowego. No, budowanie konkurencyjnej kolei, która jest bezpieczna, ekologiczna, jest naszym celem. Przed modernizacją pociągi na linii Radom-Warszawa jeździły z prędkością do 120 km na godzinę. W 2015 roku najszybszy pociąg przejeżdżał ten odcinek w ponad 2 godziny. Pociąg, który zatrzymuje się na 4 przystankach, stacjach, a który się zatrzymuje na kilkunastu, no niemożliwe jest, żeby przejechał w tym samym czasie, dlatego pewnie średnio te 20 do 30 minut należy dołożyć. Dlatego mamy pociągi szybkie, jadące z mniejszą ilością zatrzymań i te, które zatrzymują się na wielu stacjach, przystankach, żeby po prostu tych lokalnych pasażerów również mieć możliwość obsłużenia. Podniesienie prędkości na linii kolejowej było możliwe dzięki przeprowadzonej inwestycji, wymianie torów, do budowie drugiego toru między Warką a Radomiem, modernizacji sieci trakcyjnej z układem zasilania i wykonaniu nowego systemu sterowania ruchem kolejowym. To co najważniejsze, Szanowni Państwo. Marzenie wielu, ja przyznaję, że w tym marzeniu biorę udział od 2006 roku. O tym się dyskutowało, rozmawiało, o tym snuło się plany. Od 2006 roku mówiło się o tym, że z Warszawy do Radomia będzie można przejechać w nieco poniżej godziny. I stało się. W Radomiu powstanie kolejny przystanek, który ma ułatwić dotarcie do radomskiego lotniska. PKP Polskie Linie Kolejowe wspólnie z miastem Radom podpisały w kwietniu tego roku umowę na budowę Radomia Wschodniego. W ramach umowy zostaną skorygowane prace dotyczące budowy peronu oraz wiaduktu drogowego nad torami w ciągu ulicy Żaromskiego i Lubelskiej. Jestem przekonana, że dzisiaj, właśnie w tym roku, kiedy zostało uruchomione lotnisko, kiedy została uruchomiona kolej, szybka kolej, to będzie kolejny bardzo istotny impuls do rozwoju tego miasta. Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych na trasie Radom-Warszawa współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mają łączną wartość około 1 700 000 000 zł. Od podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego rozpoczęła się budowa nowej siedziby Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Przysusze. Inwestycja będzie kosztowała blisko 50 milionów złotych. Nowy obiekt powstanie przy ulicy 11 listopada niedaleko obecnej siedziby Starostwa Powiatowego w Przysusze. Będzie to obiekt o powierzchni około 4000 m2, z czego 3000 będą na potrzeby sądu, a ponad 1000 na potrzeby Prokuratury Rejonowej. To, co interesuje każdego, czyli wartość budowy, to jest 47 milionów złotych brutto. Budynek ten przyniesie chlubę nie tylko osobom, które przyczyniły się do jego powstania, ale przede wszystkim będzie zaspokajać potrzeby i oczekiwania sędziów i innych pracowników, a także osób, które będą korzystać z tego budynku. Jak tłumaczyli uczestnicy poniedziałkowej uroczystości, obecne warunki funkcjonowania sądu i prokuratury w Przysusze odbiegają od przyjętych norm. Dodatkowo sędziowie i prokuratorzy pracują obecnie w 4 budynkach. Waldemar Żytniak, prezes Sądu Rejonowego w Przysusze, zaznaczył, że o potrzebie budowy nowej siedziby mówiło się od wielu lat, ale brakowało konkretów. Teraz to się zmieniło. Jest to jeden właśnie z tych elementów obecnej polityki rządu, która jest konsekwentnie realizowana od kilku lat, czyli polityki zrównoważonego rozwoju. Przysucha to jest takim żywym przykładem. Nie tylko miasto Przysucha, ale cały powiat. W powiecie przysuskim została usprawniona, zrewolucjonizowana właściwie cały system oświaty. Powstały nowe szkoły, świetnie one funkcjonują.
Dotyczy to również służby zdrowia. Marian Niemirski, starosta Przysuski, podczas uroczystości tłumaczył i dziękował ministrowi sprawiedliwości za zrozumienie i podjęcie decyzji o przekazaniu środków na budowę nowej siedziby sądu oraz prokuratury. Niezbędne są tego typu inwestycje i potrzebne są takie instytucje, które obsługują potrzeby obywateli w sposób godny i zgodny z prawem. Po przemówieniach uczestnicy podpisali akt erekcyjny, który najpierw umieścili w kapsule, a następnie w kamieniu węgielnym. Obiekt w nowej odsłonie ma być gotowy w listopadzie 2025 roku. Gałęzie spadają na ludzi, którzy czekają na przystanku Żeromskiego-Czachowskiego. Drzewo ma być wkrótce wycięte. Drzewo znajduje się obok przystanku autobusowego Żeromskiego-Czachowskiego 05. Jego korona rozpościera się nad Wiatą, ale gałęzie spadają też na chodnik i ulicę. Z prośbą o interwencję w tej sprawie zwrócił się słuchacz Radia Rekord. Stoi takie ogromne, suche drzewo, które stwarza zagrożenie osób przechodzących, czy też stojących przy przystanku. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Radomiu. Okazuje się, że drzewo ma być wkrótce wycięte. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ma już zgodę na wycinkę tego drzewa. Jedyna rzecz, czekamy na wykonawcę w przetargu, który został ogłoszony na zadanie właśnie polegające na samej wycince. Gdy tylko uda się tego wykonawcę wyłonić, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w pierwszej kolejności przystąpi do wycinki tego drzewa. Jak udało nam się ustalić, ma to nastąpić w ciągu kilku tygodni. Miliardy złotych zasilą budżet regionalnej części województwa mazowieckiego, która została objęta programem Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Po raz pierwszy program Polski Wschodniej w trzeciej perspektywie finansowej obejmuje regionalną część województwa mazowieckiego bez Warszawy i 9 otaczających powiatów. Działania, które będą rozwijać nie tylko gospodarczo ten region, ale również infrastrukturalnie, bo to drogi, bo to zakup transportu publicznego, to również kolej, to też działania przybliżające nas do neutralności klimatycznej, związane ze zmianami klimatycznymi, gospodarką obiegu zamkniętego, ale również inwestycje w sieci energetyczne. To oczywiście wsparcie dla przedsiębiorców działających tutaj w tym obszarze. Blisko 2 miliardy 600 milionów euro w tej perspektywie jest do rozdysponowania. Największa pula środków, bo 1 300 milionów euro ma trafić do samorządów. Jest właśnie spowodowana ta dzisiejsza obecność tym, że chcemy jak najbardziej, tak powiem, nie wdrożyć, tylko może skorzystać z dzisiejszych warsztatów i po prostu spróbować pozyskać te środki, bo one są ogromną szansą dla takich mniejszych samorządów. Jest to ogromna kwota pieniędzy i na pewno gmina Głowaczów będzie robiła wszystko, aby z tego programu skorzystać. Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw na lata 2021-2027, aby przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ta kwota powyżej 400 milionów euro będzie rzeczywiście dedykowana i będzie wykorzystana, by dzięki aktywności również wszystkich beneficjentów przez tych beneficjentów właśnie z regionu tego, tej części regionalnej Mazowsza. W czwartek w Hotelu Europejskim odbyły się warsztaty regionalne dla beneficjentów programu, czyli samorządów i przedsiębiorców. Prace przy budowie szpitalnego oddziału ratunkowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym dobiegają końca. Jak podają władze szpitala, mieszkańcy będą mogli korzystać z budynku już późnym latem lub na początku jesieni. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu będzie miał największy w województwie mazowieckim i jeden z najnowocześniejszych oddziałów ratunkowych w Polsce. Trwają odbiory budowlane, tak naprawdę prace budowlane są zakończone. Jesteśmy na etapie również odbiorów sprzętu, wyposażenia. To taki etap, właściwie już finiszujemy, myślę, że wczesną jesienią, późnym latem mieszkańcy będą mogli cieszyć się już tym budynkiem w pełni, użytkując go.
W nowym budynku znajdzie się ponad 350 miejsc w poczekalniach, 28 łóżek obserwacyjnych, pracownie tomografii, USG i RTG, liczne gabinety lekarskie i zabiegowe. Przygotowany także będzie specjalny podjazd dla karetek pogotowia oraz ponad 100 miejsc parkingowych. Będzie strefa podzielona, strefa dla dorosłych ze strefą dla dzieci. Koszt prac budowlanych wraz z wyposażeniem budynku szpitalnego oddziału ratunkowego na Józefowie to około 100 milionów złotych. I to już wszystkie informacje na dzisiaj. Agnieszka Mleczko, dziękuję bardzo. Zapraszam teraz na prognozę pogody. Do zobaczenia.